Witam wszystkich w kolejnym odcinku, z tej strony Lukas Fishing. Wybraliśmy się oczywiście na ryby. Byłem dzisiaj umówiony z kolegą na całkiem inne łowisko, ale niestety musiał zostać w pracy, a ja zostałem z dwoma dużymi wiadrami zanęty. Zanęta 3 kg sensasa z dodatkami różnymi, które niedługo wspomnę, oraz praktycznie całe wiadro miałem kaszy, którą już rozsypałem po łowisku częściowo i zamierzam ją dzisiaj całkowicie wykorzystać, bo jak wiecie, regularnie jeżdżę i nęcę sobie łowisko, co daje mi efekty. Co prawda jak na razie odra nie obdarza mnie nie wiadomo jakimi rybami, bo był ciężki okres, była wysoka woda, wylała mocny nurt, ale się nie poddajemy. Cały czas sobie przyjeżdżamy na tą miejscóweczkę moją ukochaną i wędkujemy. Dziś dodatki, jakie miałem, to jest Liquid Match Pro, pikantna kiełbasa, która ostatnio mi się sprawdziła, ale z innym dodatkiem, oraz Miwardi, tak zwany stinky tony, śmierdzący tony, który śmierdzi delikatnie takim zleżałym, żółtym serem i czoskiem. Wiem, że to pozwoliło mi się przebić właśnie przez byczki i osiągnąć jakiś tam cel ryby takiej jak leszcz, krąb, sap, płocie i tak dalej. Kochani, dziękuję za subskrypcję, zostawcie dzwoneczek, będziecie wtedy ze mną na bieżąco. Jak widzicie, pogoda nas rozpieszcza, jest dzisiaj 10 stopni, przebijają się promienie słoneczne, grzeją w plecki, siedzimy, zaczynamy, zapraszam. Oczywiście wędkujemy na dwa zestawy. Po lewej stronie mam zarzucony zestaw na trubka, swawolnie sobie gdzieś buja po łowisku, a przed Wami jest rozłożony klasyczny gruncik. Wędkujemy na koszyk 20-gramowy, na przypon o długości 50 cm i haczyk numer 16. W momencie, kiedy już skończyłem się rozkładać, zadzwonił kolejny kolega z zapytaniem, co robię. No jak to, co robię? Właśnie się rozłożyłem, jestem na rybach, a to ja zaraz przyjadę. No i jak widzicie, dojechał drugi kolega i montuje sobie zestaw, zaraz będzie się zasadzał na drapieżnika, także zobaczymy, co dzisiaj nam wtorek przyniesie. Ale stukło? Pewnie byczek 30. Nie, leszczyk. Panie kolego, podszedł. W końcu. Proszę. Nie ma jak pomoc wędkarska. Tak jest. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Na białego? Ty, to jest leszcz na pewno? Czy znowu ten? Bo one ostatnio takie płetwy mają różowawe, zobacz. Nie no, leszcz. No to jest sap. To jest ten sap właśnie. No. Ale jest. Ale dziabnęło, widzisz? To teraz pora na mnie, na sapa. Macie sapa. Jest rybka. Pierwsza płoteczka. A ślicznutka. No, ładny, ładny. Elegancko. Taki sztuczek. Fajnie wojował. Bardzo silne są strasznie. Podjedzone. Kolejny dzisiaj. Coraz większe wchodzą także.
działamy. No i tutaj kolejna płotka złapana przez kolegę, stanowisko obok, śliczna, tłusta. Być może pójdzie na żywca, albo na fileta, albo do wody. Drodzy widzowie, drodzy wędkarze, jak widzicie, jakaś ryba dzisiaj w skubie, coś się dzieje, aczkolwiek nie są to nie wiadomo jakie duże sztuki. Kolega, stanowisko obok, kompletnie przez 2,5 godziny nic nie złapał. Nic a nic, zero a zero. Postanowił się przenieść kawałek dalej, co przyniosło mu jakieś tam drobne efekty. Fajną płotkę już wydłubał, którą przed chwilą widzieliście na filmie, a ja nadal walczę z leszczami. Przy zachodzie teraz słońca zaczęły skubać troszeczkę mocniejsze sztuki, mocniejsze te brania są. I mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj coś fajnego uda się wydłubać. Zostańcie ze mną, lecimy. Miały przyjść większe, a przyszły mniejsze. Chyba powoli będziemy kończyć. Kochani, kończymy na dzisiaj zasiadkę. Zaszło słońce, robi się ciemno. Minęła kolejna godzina. Oprócz tego jednego mikro leszcza nic więcej już się nie wydarzyło. Liczyłem, że podejdzie jeszcze coś troszeczkę większego, może więcej tych ryb będzie, ale niestety łudziłem się na marne. No cóż, tak czasem bywa. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Jak zwykle pamiętajcie, ta rybka w prawym górnym rogu to subskrypcja. Kliknijcie, będziecie na bieżąco z moimi filmami, a wkrótce już kolejna nowa wyprawa. Do zobaczenia, trzymajcie się, pozdrawiam was wszystkich serdecznie, życzę wam dużo zdrówka, bo czasy ciężkie, nie poddawajcie się, głowa do góry, głęboki oddech, lecimy, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!